Tomasz Solki, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu. Agnieszka Naskręcka, właścicielka Biura Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, bardzo mi miło. Trudne czasy na nieruchomości? Specyficzne. Lekko nie jest, ale nie mogę powiedzieć, że ruchu nie ma. No ale tak, ty zajmujesz się od 24 lat branżą związaną właśnie z nieruchomościami. Na początku bym chciał zacząć od tego w ogóle, jak to się u ciebie zaczęło, dlaczego ty się nieruchomościami zajęłaś? Wiesz co, może zacznę od tego, że jak zdałam maturę, potem miałam taki wątek już niestudyjny, bym powiedziała, tylko od razu wyjechałam za granicę do pracy, mieszkałam 3 lata w Szwecji, właśnie w Sztokholmie, a ty byłeś kilka dni temu, tak widziałam. I takie trochę wspomnienia nawet wróciły, no bardzo miłe. No ale w każdym razie, jak wróciłam z tej Szwecji, zaczęłam pracę w biurze nieruchomości i od tego ta przygoda się zaczęła, więc to była taka branża mocno raczkująca, ale powoli zaczęły wchodzić też pewne przepisy, restrykcje, licencje. No właśnie, o te licencje bym od razu zapytał. Tak. Ty posiadasz taką licencję. Od 2002 roku. Co to jest za licencja? No jest to licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ona nakłada na nas pewne, no na dzień dzisiejszy nie trzeba być pośrednikiem, nie trzeba mieć licencji, natomiast no to daje gwarancję i jakość bezpieczeństwa transakcji, wiedzę. Klient sobie może nas zweryfikować w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, więc no jest to taka nasza legitymacja. Nieruchomości blisko morza, to twój konik, że się tak wyrażę. Jak wyglądają te nieruchomości nad morzem? Wiesz co, w tym roku trochę inaczej, znaczy każdy rok jest inny, o tak bym powiedziała. Ten rok jest dosyć taki wyjątkowy. No tąpnięcie nastąpiło jakieś 1,5 roku temu, powiedziałabym, nawet może rok, czy no tak nie będę tego określała dokładnie, ale na pewno zmienił się, ustabilizował, był moment, że się zatrzymał i w tej chwili wygląda trochę inaczej niż 2-3 lata temu, kiedy wszyscy kupowali nieruchomości, a apartamenty nad morzem były takim no, ulubionym, że tak powiem, targetem. No tak, szczególnie z widokiem na morze, prawda? Tak. A jakie apartamenty kupują klienci? Wiesz co, szczerze mówiąc różne, dlatego że to zależy, jaki model biznesowy sobie wyobrażają albo wybiorą, tak? Czy chcą mieszkać, żeby był to ich drugi dom, czy chcą zarabiać, czy chcą łączyć te dwie, że tak powiem, ścieżki, więc to bardzo różnie, natomiast no oczywiście budżet tutaj mocno weryfikuje tą i odległość od morza, i lokalizację, no i jednocześnie też ten model biznesowy. A jaka jest specyfika klienta, który właśnie kupuje nieruchomości nad polskim morzem? Specyfika, wiesz co, to jest klient gotówkowy wbrew pozorom, więc tak, to wyróżnia tego klienta bardzo mocno, bo większość tych klientów, ja nie mówię, że wszyscy, ale spora większość to są klienci, którzy mają własne środki, inwestują te środki i, no, i chcą zarabiać oczywiście, więc jest też grupa klientów, którzy mają swoje środki i kupują to jako swój drugi dom, żeby przyjeżdżać sobie na przykład na urlop albo rodzinę czy dzieci wysłać nad morze, polskie morze, bo naprawdę spora grupa klientów kocha polskie morze. Ono jest specyficzne, nie jest za gorące, ale ma taki swój urok. Ja też uwielbiam, muszę przyznać, nad polskie morze. Dużo podróżuję po świecie, nad różnymi morzami i oceanami byłem, ale jakoś no, w Polsce... Bałtyk jest tak, specyficzny i taki, no coś ma w sobie. Taki takiego, rodzinny że... też, tak, nasz, nie? Tak. Taki nasz polski, więc tak, jest coś w tym niesamowitego. Na przestrzeni tych 24 lat, kiedy zajmujesz się nieruchomościami, dużo się pozmieniało? Tak, oczywiście, że tak. Każdy rok jest inny, każdy, że tak powiem, etap też jest inny, bo te etapy można dzielić na takie etapy wzrostów i upadków i to zresztą widać, tak, na przestrzeni tych wielu, wielu lat, że tych kryzysów było kilka. Tych zastojów też było kilka, natomiast ten moment, który jest w tej chwili, on się nie powtarza. To jest jedyny w swoim rodzaju oczywiście. Takiego czasu nie mieliśmy jeszcze i to też uczy i nas, pośredników i klientów,
no, to innej pracy, trochę takiej wymagającej bardzo, tak? Wymagającego podejścia, innego podejścia do klienta, takiego bardziej indywidualnego, a nie mocno grupowego. No to tyle o nieruchomościach. To jeszcze ci chciałam o pasję zapytać, bo ty jesteś instruktorką? Jestem instruktorką spinningu. To są rowery stacjonarne takie w klubie w sumie. I tam prowadzę zajęcia. Robię to do praktycznie do teraz. Trochę zminimalizowałam ilość tych zajęć z racji no, tych obowiązków też takich zawodowych z nieruchomościami związanych, ale tak. A co klientów zaciągasz na rower? Którzy znaczy, kupują najpierw nieruchomość, później mają dużo emocji? Tak, to jest mieszanka. I na rower. Wiesz co, jest też tak, że część osób, które na rower przychodzi, stają się moimi klientami, więc to jest takie miłe, zaskakujące, ale też bywa i odwrotnie. Agnieszka Naskręcka, właścicielka Biura Nieruchomości, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia. Do zobaczenia.